Najlepszym sposobem na rozkapryszoną mamuśkę jest rozmawianie w innym języku. Zawsze myślałem, że ci psychopaci, którzy wtykają nos w nie swoje sprawy, są rzadkim gatunkiem i że nigdy nie spotkam żadnego z nich. Niestety się pomyliłem. Urodziłem się w Pakistanie, ale w wieku trzech lat przyjechałem do Kanady. Do tego czasu umiałem już mówić w Urdu, pendżabskim oraz Hindi. Te języki są do siebie bardzo podobne. Szybko więc przyswoiłem angielski, który stał się moim czwartym językiem. W okresie dojrzewania uczyłem się również arabskiego, francuskiego i japońskiego, z różnym skutkiem, ale wszystko w granicach komunikatywności. Dzięki temu, że dorastałem w Kanadzie, nie mam tego śmiesznego akcentu, gdy mówię po angielsku. Dlatego przez telefon nie byłbyś w stanie odróżnić mnie od innej osoby rasy kaukaskiej. Dzięki nauce tak wielu języków jestem w stanie dość trafnie wymówić większość dźwięku, przez co brzmi autentycznie w każdym przypadku. Jedynie Native dostrzeże różnicę. Jednakże większość języków, które znam, bardzo różni się brzmieniem, więc nawet ktoś, kto nigdy ich nie słyszał, łatwo zauważy zmianę. Moje umiejętności okazały się przydatne, na przykład gdy wracałem do Pakistanu. Zawsze spotykałem tam tych żebraków, którzy wymyślają najbardziej absurdalne historie, byle tylko wyłudzić pieniądze. Najbardziej lubię to o śmiertelnie chorej żonie, która potrzebuje operacji. Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, ale facet nie ma kasy na samolot, żeby do niej polecieć i itd. Wymyśliłem, że w takim przypadku zabawnie będzie udawać, że nic nie rozumiem i mówić w innym języku, którego nie znają. W Pakistanie był to japoński. Reakcja tych ludzi nigdy nie zawodziła. Przejdźmy jednak do prawdziwej historii, w której udział biorą Karen, gwiazda wieczoru, Jimmy, mąż Karen i przyzwoity gość, Zaraf, ja, żonka, moja żona, Sin, kierownik restauracji. Razem z żoną siedzieliśmy w indyjskiej restauracji, ciesząc się kolacją i rozmawiając. Konwersacje prowadziliśmy mieszanką urdu i angielskiego zastępując poszczególne wyrazy ich odpowiednikami z drugiego języka. Osoba słuchająca nas z boku byłaby w stanie łatwo ogarnąć o czym mowa, przynajmniej w większości przypadków. Siedzieliśmy przy oknie i można się było do nas dostać tylko z jednej strony. Karen z rodziną, Jimim i dwiema córkami, które wyglądały na nastolatki, siedzieli przy otwartym stole. Pomiędzy nami znajdował się pusty stolik. Moja żona również pochodzi z Pakistanu, tak jak ja. Jedną z rzeczy, która zakorzeniła się w naszej kulturze, jest jedzenie ryżu rękami. Osobiście wolę to robić łyżeczką, ale moja żona nie ma nic przeciwko korzystaniu z dłoni. Najwidoczniej dla biednej Karen było to zbyt dużo, ponieważ podeszła do naszego stolika i zaczęła robić sceny. Specjalnie zacząłem wtedy rozmawiać w innym języku, udając, że nie znam angielskiego. Co jest z tobą nie tak? Nie możesz jeść w cywilizowany sposób jak reszta z nas? Ja w urdu. Czego chcesz? Nie widzisz, że jemy? Na twarzy kobiety malowało się zdziwienie. Co ty powiedziałeś? Ja w urdu do żonki. Nie używaj angielskiego, skarbie, rób to co ja. Ja w urdu do Karen. Jesteś nienormalna. Wróć na swoje miejsce. Dlaczego nie mówisz po angielsku? Moja żona zaczęła się uśmiechać, a ja sam z trudem zachowałem powagę. Żonka w urdu Próbujemy się delektować naszym posiłkiem. Może pójdziesz sprawdzić, czy nie macie przy innym stoliku? Słyszałam, jak rozmawiacie po angielsku. Wiem, że potraficie. Nie róbcie ze mnie wariatki. Ja w urdu. Oczywiście, że możemy, ale nie mamy na to ochoty. Żonka w urdu. Wydaje mi się, że zaczynamy ją denerwować. Ja w urdu. Wiem, dlatego to takie zabawne. Przestańcie! Mówcie po angielsku tak jak przed chwilą. Ja po japońsku. Chcesz powiedzieć, że podsłuchiwałaś naszą rozmowę, nie wstyd ci. Chwila to jakiś inny język. O co tu do diabła chodzi? Zostaw ich karen. Przecież widzisz, że nie mówią po angielsku. Ja wiem swoje, to zwykli oszuści. To bez znaczenia usiądź. Zacząłem machać w kierunku jej stolika. Ja po japońsku. Tak jest, ty głośna krowo. Wracaj do swojego stolika. Karen, daj im spokój. Nie robią nic złego. Jak to nie robią nic złego? Ta neandrytalka je rękami. Nie mogę pozwolić, żeby nasze dzieci na to patrzyły. Ja w hindi do żonki. Zacznij oblizywać palce. Moja żona zrobiła to, co jej powiedziałem, jeszcze bardziej rozwścieczając Karen. O mój boże, patrz na to obrzydlistwo. Po prostu na nią nie patrz, jeśli ci coś nie pasuje. Ja po arabsku. Hej, głupiasz, mulo, zachowujesz się tak w każdym miejscu publicznym? Znowu zmienił język? Wiem to, rozpoznałam po akcencie. Ja po japońsku. Mogę tak cały dzień. Mów po angielsku. Musiało ci się przesłyszeć. Przecież widać, że nie znają angielskiego. Daj im wreszcie spokój. W takim razie z jakiej racji tu mieszkają? Jeśli nie znają języka, to na to nie zasługują! Miałem problem z zachowaniem powagi, dlatego podniosłem głos i udawałem zdenerwowanego, żeby to zamaskować. Pokazałem najpierw na nią, a później w kierunku jej stolika. Ja po arabsku. Jesteś tak głupia, że nie umiesz nawet posłuchać własnego męża. Usiądź wreszcie i przestań się ośmieszać. Nie zasługujecie, żeby to być! Wnocha! Krzyki przyciągnęły uwagę kierownika, który przyszedł zobaczyć, co tu się wyprawia. Był on hindusem, który mówił po angielsku z dość mocnym akcentem, dlatego wiedziałem, że zna hindi albo pędżabski. Przepraszam, czy mogą państwo nie krzyczeć? Co tu się dzieje? Ta kobieta i rękoma, co jest obrzydliwe! Deprawuje moje dzieci swoim barbarzyńskim zachowaniem! Proszę pani, nie ma zasad, które zabraniałyby jej jedzenia rękoma. Proszę zostawić ich w spokoju, inaczej będę musiał poprosić panią o opuszczenie lokalu. Usiądź, Karen. Już się wystarczająco zbłoźniłaś. Właśnie dlatego nigdzie ci nie zabieram. Ja po pędżabsku. Zignoruj tę głupią krowę, jej mózg jest mniejszo do rzeszka. Kierownik zaczął się śmiać, a Karen zrobiła się jeszcze bardziej czerwona. Musiała zdać sobie sprawę, że się z niej naśmiewaliśmy. Wszyscy powinniście wrócić do swojego kraju! Jimmy wziął ją za rękę i zaczął prowadzić w stronę ich stolika, mówiąc, żeby się zamknęła. Ich córki wyglądały jakby miały zapaść się pod ziemię ze wstydu. Rzuciłem jeszcze parę zdań w różnych językach, ale w końcu żona kazała mi przestać. Skończyliśmy jeść 10 minut później, wszystko pod bacznym okiem Karen. Kiedy zapłaciłem rachunek i zbieraliśmy się do wyjścia, zwróciłem się do Jimmy'ego tym razem po angielsku: "Smacznego i miłego wieczoru". Karen wytrzeszczyła oczy i zaczęła krzyczeć. Wiedziałam, widzisz? Mówiłam, że znają angielski. Próbowała się podnieść, ale zamiast tego przewróciła się z powrotem na siedzenie. Śmiejąc się, opuściliśmy z żoną restaurację, zanim kobieta zdążyła zrobić cokolwiek innego. Trochę zazdroszczę autorowi, bo kiepski ze mnie lingwista. Od podstawówki miałem w szkole niemiecki i jedyne co pamiętam to święte zdanie Ich bin nicht vorbereitet, czyli klasyczne, jestem nieprzygotowany. A wy znacie jakieś unikalne języki? Jeżeli chodzi o Karen, to każe im wypieprzać do swojego kraju, bo uważa, że nie zasługują, aby tam być. A przecież sama przyszła zjeść do kurła indyjskiej knajpy. Gdzie tu logika? No ale tak to już jest z tym pięknym gatunkiem. Uważajcie na rozkapryszone mamuśki. Ponoć grasują na wolności. Dawno, dawno temu pracowałem w jednej z tych sieci sklepów towarowych. Moja praca była prosta. Zajmowałem się zbieraniem wózków. Sama praca nie była najgorsza, jaką kiedykolwiek miałem. Miałem dużo ćwiczeń, mogłem spędzać czas na świeżym powietrzu i na ogół nie musiałem podejmować interakcji z członkami. Nazywanie ich klientami było tematem tabu przez większość czasu. Ta firma, dla której pracowałem, miała złą reputację, dlatego coraz częściej byłem sam na parkingu. Wielkie mi ale, mógłbyś powiedzieć. Zbierałeś wózki, powinieneś zobaczyć, jak trudna jest moja praca. Tak, tak, zamknij się. To moja historia, dupogryzie. Powodem, dla którego bycie samym było złe, jest to, że ten sklep nie miał tylko jednego typu wózka. Do diabła była ich cała masa. Miałeś swój klasyczny wózek ogrodowy, wózek dla dzieci z plastikową fasadą przypominającą samochód, elektryczne hulajnogi, które nie miały opuszczać sklepu, ale robiły to z zastraszającą częstotliwością i wreszcie nieporęczne, trudne do kontrolowania wózki z platformą. Poza tym, ilekroć ktoś potrzebował pomocy przy ładowaniu ładunków do minivanów, wzywano mnie. A wszystko dlatego, że witający, kasjerzy i menadżerowie byli zajęci. Jak można się spodziewać, jeden człowiek nie może być w wielu miejscach naraz, w wyniku czego w niektóre z naszych najbardziej ruchliwych dni utrzymywanie wystarczającej liczby wózków w przedsionku było niezwykle trudne. Nasza historia zaczyna się właśnie w jeden z takich dni: herowałem jak wół, starając się nadążyć za ogromną liczbą ludzi przychodzących, aby kupić tanie towary masowe. Nagle odezwała się moja krótkofalówka. Potrzebujemy cię, aby pomóc niektórym członkom załadować zakupy. E, bardzo bym chciał, ale ledwo jestem w stanie nadążyć. Po prostu to zrób zrób sobie dwie minutki przerwy od tego, co właśnie robisz. Nie chciałem kusić losu, więc się zgodziłem. Spędziłem dwadzieścia minut na ładowanie zakupów ludzi, ponieważ kiedy jedna osoba tego potrzebuje, nagle wszyscy inni również tego potrzebują. Gdy wróciłem po wózki, prawie nikogo już nie było. Wyjątkiem była jedna, połowicznie opustoszała linia wózków, i Karen. Nie będę marnować czasu na opisywanie tego osobnika. Sami wiecie, jak one wyglądają. Nie ma co się rozdrabniać. Stała tam, groźnie, tupiąc nogą z taką szybkością, że każdy metalowy perkusista zzieleniałby z zazdrości. Pogardę w jej oczach można było zebrać w słoiku. Gdzie są te duże i płaskie? Na chwilę się wyłączyłem. Przepraszam? Ach, Meksykanie. Dla przypomnienia, jestem biały. Gdzie są te płaskie? Och, ma pani na myśli wózki z platformą. Przepraszam, pomagałem innym osobom załadować towar i nie miałem szansy, aby... O mój Boże, nie obchodzą mnie twoje wymówki. Masz jedną robotę i nawet wytresowana małpa mogłaby to ogarnąć. Chciałem tylko, żeby ta paniusia się zamknęła. Poddałem się. Przepraszam panią, pójdę wziąć jeden wózek dla pani z parkingu. Lepiej żebyś! Wracam więc na parking i znajduję cały rząd wózków wystających z zagrody, blokującej kilka miejsc parkingowych. Wpycham je wszystkie do przedsionka, gdzie czeka ta zdzira, sapiąc, że marnuje jej cenny czas. Oddzielam jeden od reszty i prowadzę w jej stronę. Bardzo przepraszam, że musiała pani czekać. Kobieta wzięła wózek i weszła do sklepu, stając się tym samym problemem innych pracowników. Kręcę głową i wracam do robienia tego, za co mi płacą. Jakieś 15 minut później wracam z kolejką wózków i widzę, jak pcha wózek z platformą do swojej miaty i krzyczy przez telefon o głapich ludziach! Na pewno chodzi o mnie. Nie zgadniecie co kupiła. Uparła się na wózek z platformą tylko po to, żeby przewieźć nim ciasto. I to nie było nawet jakieś duże ciasto. To było jedno z tych małych, okrągłych ciast. Tak czy inaczej, byłem świadkiem, jak ona dalej gada o tym, jak prawie zrujnowałem, zrujnowałem przyjęcie urodzinowe jej ukochanego dziecka. Na szczęście karma szybko wróciła, i chwilę później wydarzyło się coś cudownego. Wciąż ściskając telefon tymi pazurami, próbowała podnieść ciasto jedną ręką, gdy plastikowa nakładka odskoczyła, sprawiając, że całe ciasto wylądowało na jej ciuchach. Kipiąc w ściekłości, spojrzała mi w oczy. Ty! Przynieś mi inne ciasto! Teraz! Najmocniej przepraszam, proszę pani. To za dużo dla wytresowanej małpy. Poza tym, te wózki same się nie pozbierają. Odszedłem z chamskim uśmieszkiem przyklejonym do twarzy w akompaniamencie jej cichnących wrzasków. Miałem już paskudne interakcje z klientami... Ale ta była naprawdę wyjątkowa. Porzucanie wózków sklepowych na parkingach to chyba jedna z najbardziej amerykańskich rzeczy, jakie słyszałem. Przecież to serio nie jest takie trudne, żeby odstawić pusty wózek na miejsce. A na myśl o kipiącej ze złości mamuśce, upieprzonej ciastem, o które tak ciężko walczyła, robi się ciepło na serduszku. Było nie robić dramy o wózek, którego w ogóle nie potrzebowałaś paniusiu. Zostaw subinka mordeczko.